Ja chcę się tym pościgać. To będzie fajne. O! Siemaneczko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Zobaczcie, jakie cudo dodali do gry. Wspaniały. Ach, to jest elektryk? Jest tutaj tak głośno, że nawet nie słyszę, jak... Właśnie co on ma robić? Piszczeć? No jakieś tam dźwięki z siebie wydaje, no. Tu jest, tak wygląda środek. Za chwilę wejdziemy sobie do Forza Vista i go obejrzymy, ale ja na niego czekałem, bo to jest taki... No mało jest takich dziwacznych samochodów w Forza Horizon 5, nie? Ej, to... Ja myślę, że Ford Raptor zmieściłby na pace tego gościa. Gdzie tu jest silnik? A, silnik pewnie jest gdzieś tam w osiach, nie? No bo to jest elektryk. Nazywa się Wuling, a dokładnie nazwa Wuling Hung. Czekaj, co? Nazywa się Wuling Hongguang Mini EV Macaron. Będziemy jedynym krajem na całym świecie, który będzie miał bekę z nazwy Macaron. Chcielibyście mieć samochód, który nazywałby się Macaron? No tragedia, tragedia. To jest najnowszy dodatek, który musicie sobie kupić za hajsy, jeśli chcecie pograć tym samochodem. Tam jeszcze w pakiecie są inne auta, ale to sobie później zajrzymy. 100 km na godzinę. Ja nie mam beki z chińskich marek samochodów. W ogóle nie mam beki, dlatego że Chińczycy ostatnimi laty zrobili naprawdę gigantyczne postępy w motoryzacji, na tyle, że sam Elon Musk boi się elektrycznych pojazdów od Chińczyków. Naprawdę zrobili gigantyczne postępy i ich samochody są coraz lepsze, nie tylko elektryczne, ale też spalinówki są coraz lepsze, coraz lepiej wykonane i coraz ciekawsze i przystępne cenowo. Na przykład marka BYD. BYD to się jakoś tak czyta. Wchodzi na rynek europejski, już można sobie tam chyba nawet samochody zamawiać. To chodźmy do Forza Vista, zobaczmy. Także ja kompletnie się tutaj nie naśmiewam z tych aut chińskich. One mogą pobić i przegonić cały zachodni rynek samochodów spalinowych. Całe Niemcy, jeśli chodzi o marki premium i w ogóle. Także naprawdę. Tutaj nie ma się co śmiać. Chińczycy zrobili postępy. Dobra, zobaczcie, jaka piękna komora silnikowa. Oczywiście to nie jest komora silnikowa, tylko to jest komora chłodnicowo-płynowa, można by powiedzieć, nie? Czyli tutaj mamy napłyny jakieś, o, sobie wlewamy i tutaj jest jakaś chłodnica do chłodzenia prawdopodobnie baterii chyba, nie? Ale czy to na pewno jest chłodnica? Nie, to chyba jest jakiś przetwornik napięciowy, nie? Bo tu nie ma przecież wlotu powietrza. Nigdzie z przodu chyba, chyba że tam gdzieś na dole. Także to nie jest chłodnica. No tak wygląda, nie? No tak w spalinówkach to zawsze jest tam chłodnica. No i tutaj sobie możemy... A czekaj, wejdziemy z tamtej strony, bo tutaj coś ciekawego zauważyłem. Zobacz. Tu mamy pedał gazu i hamulca, mamy z plusem i minusem, żeby się nie pomylić przypadkiem. Żebyś wiedział, gdzie się dodaje prędkości, a gdzie odejmuje. Chyba aklimatyzację mamy ręczną, ale... Ten środek całkiem budżetowo wygląda. Ciekawe, ile ten samochód kosztuje. Czekaj, sprawdzę za was. No powiem ci, strona bardzo wolno mi się ładuje. I to jest chyba filipiński pojazd z Filipin. Ale gdzie jest jego cena? Nie wiem, czy można go w Polsce kupić. O! 7615 USD na polskie złote to jest 30 tysięcy złotych. Za, no jakby nie patrzeć, nowy samochód. No nie wiem, ja bym się chyba na coś takiego nie skusił. Gdybym mieszkał w mieście i tylko tam się poruszał, to taki Melex byłby chyba spoko. Ale tak do podmiejskiej już jazdy to nie wiem. Ludzie jeżdżą takimi furkami, wiesz, tam się spotka jednego i drugiego, ale tu mamy nawet spoiler! Spoiler marki Robot. O kurwa! Co ta Forza? Ej! Co oni tu za spoiler dali do tego? Ja to biorę. Dawaj. I idziemy tym na wyścigi online. Ścigać się. Tu mamy jeszcze, czekajcie, bo tu są, czekają nas upgrade'y, widzę. Dawaj, robimy go oczywiście na maksa i sprawdzimy go. Zobacz, o kurde, patrz jak siadł. To jest normalnie, a tu cyk. Ja dziękuję, co to jest za fura?
To będzie naprawdę ciekawe. Odciążymy. Klatka bezpieczeństwa, zobaczmy. O, jest nawet model klatki. Dawaj, montujemy. A co tam? Felgi są naprawdę bardzo fajne w tym samochodzie, ale możemy sobie też wymienić, jakbyśmy chcieli. Nie jest to konieczne, żebyśmy mieli konkretnie tamte felgi. Możemy sobie dać... O, na przykład takie pełne, nawet pasują, prawda? Dystanse już wrzuciłem, z dystansami sobie wygląda tak. No nie wiem, nie wiem co to będzie z tym autem. I jedziemy, ty, on ma body kit. Okej, okay. To już wiem, do czego jest ten spoiler na górze, ej. To zaczyna nawet wyglądać. I mamy klasę S1 na razie. Napęd mamy na tył i tak zostawię, niech sobie będzie na ten tył napęd. Jeszcze możemy sobie zwiększyć moc. Ty, ale patrz, chyba mocno zwiększamy moc. No, zajebiście mocno, bo ty mam 1147 koni mechanicznych, 1700 newta i niecałe 900 kg wagi. Wow. To ja podejrzewam, że nie mamy trakcji na tył w ogóle teraz. Jest jedyny... Aha, jeszcze tam trzeba biegi chyba zrobić. Mamy tu inne biegi? Nie, tylko jedynka jest, okej. Okay. Czy bieg do przodu? Aaaa! Kurde, mam przestery na słuchawkach, ziomek! Ja go... ty, może da się go zrobić jakoś na drift, ale... Czekaj, spróbuję nim trakcję złapać. Wydłużyłem biegi teraz. No i zobaczmy, ile osiągnie. Ja chcę się tym pościgać. To będzie fajne. O! Ja, ej, wcale nie dodałem dużo gazu. W sensie mocy. Teraz do końca. O! Jaka pucha, zobacz. 370 km na godzinę to tak jakby max był dla tego auta. W środku w ogóle jakieś przestery, ty. Ej, baterii mi chyba pokazuje 16%, a nie 10%. Tak szybko baterię wyczerpałem? Ej, faktycznie na tym monitorku coś tam widać. O, teraz, nie? 16,8%. A czy wiesz, to tutaj się nie zmienia, bo tu nie ma paliwa ani pojemności baterii w Fordzie. I nie mogę tak do 200 km na godzinę, nie mogę w ogóle gazu do końca nacisnąć, bo samochód ma za dużo mocy. Dobra, na proste jest spoko, to znaczy powyżej 200 jest ok, a zjedźmy sobie gdzieś tutaj na te zakręty. Oj, bardzo ciężko do przodu nim jechać. Mimo, że mamy super przyczepne na asfalcie opony i mamy szerokie te opony, najszersze jak się da. Ale jednak powyżej 1000 koni mechanicznych i 900 kg wagi, no robi swoje, prawda? Ale tu nie można dodać gazu do końca, jeśli mamy tylko ten napęd na tył. Za dużo mocy. Spróbuję go chyba tak zrobić w tej klasie S1. No dajmy te 600 koni mechanicznych, no. To już i tak jest overkill. O, dajmy, zwiększmy jeszcze docisk. To może przy tych 120 km coś się będzie stabilizowało. Zobaczmy. O, tu jest 1700 newtonometrów maksymalnego momentu obrotowego. 1700! W tym się nie da jechać prosto. Wiesz, jak gaz dociśniesz do końca, więc musimy jakoś go tak skonfigurować, żeby był dobry na wyścigi. Jest sobie teraz w klasie S1, jest tak zrobione, żeby... Powinien być chyba dobry. S1900 mamy. Powinien być chyba całkiem dobry. Musiałem niestety zrobić ten napęd na wszystkie koła, dlatego że przy każdej próbie przeniesienia takiej ogromnej mocy na tył, no źle się to kończyło. Wyobracało samochód i w ogóle. A teraz jest tak. Więc no, chyba całkiem nieźle. I na zakrętach. Jest niestabilny. Tutaj kierownica mi loto. Trzeba mocno kierę trzymać na pewno. Ale
chyba coś z tego będzie. Ja bym spróbował na online. Kuźwa, ziomek, nie mogę tego słuchać. Ja muszę ściszyć dźwięki out. Bo jest źle. Gdzieś tak, bo naprawdę aż uszy bolą. A tylko chwilę się nim przejechałem, wiesz. Au! Kuźwa. O, teraz jest dobrze. Za głośno był, no. Teraz jest w porządku. Dalej jak mikser, ale... Już przynajmniej nie rozwala mi uszu, nie ogłuchnę od niego. Okej, co moja fura? O kurcze, pełny skład jest. Dobra, jodupia, rozwalamy i wszystkich, pa. Dawaj, gazela. Robimy to. Okej, zakręt ciężko trochę. Tu mnie coś wyprzedziło lepiej skrętnego Ford GT z 5 roku. Hamowanie, okej, mogłem trochę wcześniej zacząć, ale jest dobrze. Vipery, ty. Ja chyba mam wyłączone dźwięki też innych samochodów. Na to wygląda. O! Ty, no co za ham! Zobaczmy. Co oni wszyscy te Vipery żółte pobrali? To jacyś koledzy czy jak? Start jest niezły. A, cisnął, ale ty trzyma się z przodu. O, patrz jak się wciskają. Kurde, chamy. Chamsko jest na tych multiplayerach, nie? Ale jakby dobrze grał, to by się i nawet tam trzymał tej chyba stawki z przodu. Ty, ale te Vipery, co one tak dobrze skręcają? Samymi Viperami tutaj śmigają. Za 4 Vipery tutaj są co najmniej. To jakiś chyba jest OP config dla Vipera wyszedł. Wygląda na to. O. Nie zdążę wyhamować. Niedobrze. Tu jakieś Lambo. A, to jest to przykokrzone Lambo fajne, no. Ale patrz, trzymam się stawki i zajebiście przyspiesza. Wiesz, ja zacząłem nagrywać w tej rozdzielczości o proporcjach 21:9 właśnie ze względu na Fordze. I w ogóle takie ścigałki i gry w ogóle z pojazdami, dlatego że pojazdy przeważnie są dłuższe niż wysokie, no nie? Zwłaszcza te takie sportowe, jak tutaj widzicie, dłuższe, szersze niż wysokie. Ale w przypadku tego auta, on jest chyba tak samo wysoki, tak samo szeroki, co i długi. Ale ten samochód ma potencjał, można by było go jeszcze trochę lepiej podokręcać. I jakby ktoś lepiej grał ode mnie, to mógłby naprawdę tutaj na tym wyścigu z takimi Viperami sobie porobić. A ten się tutaj, widzicie, oni się tak przed checkpointami strasznie spychają. Nie wiem, czy to nie są jacyś dobrzy gracze, czy jak, ale nie, niskie poziomy mieli raczej. Dawaj tego Lambosa, już nie dam rady. Ale nie jestem ostatni, jestem w połowie stawki, kurde. Robimy tuning driftowy. Myślę, że marne szanse na to, aby tym samochodem udało się zrobić cokolwiek. Jest za krótki. Samochodami dłuższymi dużo lepiej się driftuje niż czymś takim. Elektrykami daje się czasami całkiem fajnie podriftować, więc już kilka elektryków naprawdę udało się ładnie zrobić do driftu. I driftowało się nimi chyba nawet lepiej niż niektórymi spalinówkami. To znaczy łatwiej, bo nie trzeba używać sprzęgła, nie? I tam jakby gaz pełni rolę sprzęgła, po prostu elektryki to zupełnie inny sposób driftowania. Ale spróbujmy, no niby zrobiłem tutaj do driftu, mamy jeden bieg, tylko hamulec, no mamy hydrołapę, działa. No spróbuję, no. Zobaczymy. Tak, sprzęgło nie działa, to dobrze, tylko... No właśnie, hydrołapa tak niespecjalnie działa, bo nam spadają te obroty, nie? Mocno, wiadomo, no bo samochód się jakby zatrzymuje, znaczy tylne koła napędowe. Tak, on będzie mocno spinował. Spróbuję z mniejszą ilością gazu, zobaczymy tutaj. Najlepiej zawsze testować i sprawdzać samochody, zaczynając od testu na rondzie. Czy jesteśmy w stanie utrzymać auto w drifcie? Ojej, zaciągnąłem ręcz, że on w ogóle odwrócił się w drugą stronę. Spróbujmy, tutaj mamy takie duże rondo. Piernicze, ale on jest dziwny. A czy na wyścigi jest całkiem niezły, trzeba przyznać. Okej, próbujemy. Strasznie taki raptowny jest.
Nie wiesz, co się zaraz może stać z tym przesterem. Piernicze. To nie jest, to jest do dupy auto driftowe. Nie polecam. Jak już, to tylko pod wyścigi i napęd na 4 buty i te 600 koni mechanicznych mu zrobić, bo jeśli chcecie poszaleć, to oczywiście robić na maksa, ale tak, żeby coś nim sensownie się pościgać, to nawet powiem wam, że można całkiem niezły wynik wykręcić. No, ale kurczę, i tak, jak dla mnie, sztos samochód, że takiego dziwaka dodali. I to nie jest raczej sportowe auto, chociaż mamy tu jakiś bodykit, nie? No, w przeliczeniu na nasze złotówki kosztuje 30 tysięcy złotych. Tak, napiszcie tak szczerze. Wiem, że wszyscy z was jeżdżą na co dzień Mustangami, Fordami GT i McLarenami, ale tak powiedzcie szczerze, jakbyście mieli sobie gdzieś dojeżdżać, nie wiem, do szkoły, do pracy czy gdziekolwiek, takim małym butem, co, nie chcielibyście takiego samochodu za 30 tysięcy? Już macie jakiś tam poziom wolności osiągnięty. Bardzo ciekawe, nie? Ale no, okropny jest. Ja nie mogę. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.